Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj porozmawiamy o pracy w policji, dlatego że policja szuka kandydatów na funkcjonariuszy i dzisiaj moim i Państwa gościem jest komisarz Monika Kosiec, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No właśnie, czy to szukanie, ten nabór funkcjonariuszy to jest tutaj sprawa lokalna Koszalina, czy to ogólnie w całej Polsce brakuje policjantów i wszędzie są oni poszukiwani? W związku z tym, że jak wiadomo odbywała się u nas i jest nadal jeszcze i trwa pandemia, były wstrzymane nabory, jeżeli chodzi o wszystkie służby mundurowe. Od 3 czerwca komendant główny policji zdjął już jakby tą procedurę, odnowił i można ponownie ubiegać się o pracę w policji. Jeżeli chodzi o samą tą procedurę, ona naprawdę nie jest trudna. Ona jest bardzo prosta, wystarczy wejść na stronę czy to Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, czy na stronę komend wojewódzkich. W dokumentach pliki do pobrania i praca w policji, jest wszystko opisane. Każdy dokument można pobrać i jeżeli chodzi o samo ich wypełnianie, to oczywiście ja tutaj się deklaruję, że jeżeli są osoby z terenu Koszalina bądź powiatu koszalińskiego, które mają problem z wypełnieniem tych dokumentów albo chciałyby się dowiedzieć o tym, jak dokładnie wygląda cała procedura, czego się mogą spodziewać, z czym mogą się zetknąć, to oczywiście ja tutaj zapraszam do kontaktu z oficerem prasowym, ale również zespołem kadr i szkolenia Komendy Miejskiej. Te wszystkie numery są również na naszych stronach. I jeżeli są takie osoby, to my zapraszamy. W samej komendzie, jeżeli chodzi na chwilę obecną, jest 10 wolnych wakatów na 350 funkcjonariuszy. Oczywiście jest to taka liczba, która jeszcze ulegnie zmianie, ponieważ na chwilę obecną są policjanci, którzy już nabyli prawa emerytalne i zdeklarowali się, że do końca roku przejdą na emeryturę. Mhm. Jakie trzeba spełniać warunki, żeby ubiegać się o pracę w policji? Chodzi mi o wykształcenie czy o warunki fizyczne na przykład? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ubieganie się o służbę w policji, to musi być to osoba, która jest pełnoletnia, ma wykształcenie średnie, ma prawa publiczne, czyli może w pełni z tych praw korzystać. To musi być osoba, która nie była karana za przestępstwa bądź przestępstwa skarbowe. Oczywiście cechuje ją nieposzlakowana opinia. I to musi być osoba, która ma zdolności psychofizyczne do tego, aby w takiej formacji służbę pełnić. Oczywiście to również te uwarunkowania psychofizyczne są jakby weryfikowane na każdym etapie już procedury rekrutacyjnej. Ta procedura wygląda w ten sposób, że osoba, która chce podjąć służbę w policji, wypełnia dokumenty i przystępuje do procesu kwalifikacyjnego, a on przebiega w sposób taki, że najpierw musimy liczyć się z tym, że musimy zdać test z wiedzy ogólnej, później test sprawnościowy. I tutaj największy problem ten test niestety kandydatom sprawia zdanie jego, a to może też dlatego, że nie zapoznali się wcześniej z materiałami i nie wiedzą dokładnie, jak to będzie przebiegało. To oczywiście również możemy podejrzeć na stronach internetowych i zobaczyć, jak dokładnie wygląda ten test sprawnościowy. W dalszej części jest test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, no i ostatnim etapem jest komisja lekarska. Jeżeli już dostaniemy się i będziemy funkcjonariuszami, no to na początku pewnie ta praca w stylu patrolowania ulic, prawda? Na początku musimy przede wszystkim skończyć i zakończyć egzaminem szkołę policji i tutaj, jeżeli chodzi o sam system wynagradzania, on jest bardzo precyzyjny, czyli kursant w szkole policji w Słupsku, czy to w każdej innej szkole policji, otrzymuje wynagrodzenie mniej więcej w granicach 2700-800 netto. Oczywiście przebywając tam jest wyposażony w te wszystkie przybory niezbędne, które są mu potrzebne, w mundury, ale także ma tam zakwaterowanie i wyżywienie. Następnie policjant, który już przychodzi po tej szkole, czyli już jest pełnoprawnym policjantem, otrzymuje wynagrodzenie w granicach około 3800 zł netto, czyli można powiedzieć, że te wynagrodzenia są już naprawdę fajne. To nie są małe pieniądze, tym bardziej, że jeżeli chodzi o sam pakiet socjalny, to
tak jak w innych służbach mundurowych. Policjanci otrzymują dopłaty do wypoczynku nie tylko dla siebie, ale również dla innych członków rodziny, ale również zwroty otrzymują za dojazd do miejsca pełnienia służby. No i oczywiście ta słynna trzynastka oczywiście jest wypłacana raz w roku i równoważnik za mundur. No to rzeczywiście są argumenty, które zachęcają do tego, żeby składać podania o przyjęcie do policji. Jeżeli już rozmawiamy, jesteśmy akurat przy długim weekendzie czerwcowym, akurat środek tego długiego weekendu, mimo że pogoda no nie jest jakaś wspaniała i nie zachęca do plażowania, to chyba jednak Polacy trochę już znudzeni siedzeniem w domu wyruszyli. Widać to na ulicach, że jest większy ruch i się Polacy przemieszczają pomiędzy województwami i na przykład zjeżdżają nad to nasze polskie morze. Widać i mamy bardzo dużo pracy z uwagi właśnie na to natężenie ruchu, które jest widoczne, jeżeli chodzi o miejscowości nadmorskie. Policjanci oczywiście monitorują te drogi nasze krajowe, drogi, które do pasa nadmorskiego doprowadzają, natomiast jest bardzo dużo kolizji. Jest bardzo dużo kolizji spowodowanych albo nadmierną prędkością, gdzie wczoraj właśnie kierowcy jechali trzymając nogę mocno na gazie, a warunki atmosferyczne, jeżeli chodzi o samego rana, o Koszalin i nasz powiat, no nie były sprzyjające. Stąd też dochodziło do różnego rodzaju zdarzeń drogowych. Również dzisiaj od samego rana, w związku z tym, że jest bardzo duży ruch, również mamy odnotowane już kolizje. Na chwilę obecną jeszcze żadnego wypadku, ale kolizji jest wiele. No to rzeczywiście policjanci mają dużo pracy. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat naboru do policji, bo ten jest prowadzony. Dziękuję Pani bardzo za obecność w naszym wirtualnym studio. Dzisiaj naszym gościem była komisarz Monika Kosiec, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.